Siemanko, tak jak wam obiecałem na moim Instagramie, nagrywam wam dzisiaj mój cały dzień żarcia, żebyście zobaczyli co jem, jak jem, w jakich ilościach, kiedy i tak dalej. Generalnie kilka osób do mnie pisało, dlatego też taki odcinek właśnie nagrywam. Siadam właśnie do swojego pierwszego posiłku, do śniadania. Jest godzina 8:15, wstałem chwilę przed 7:00. No i co? Rano poleciała kawa. Wiem, że to nie jest dobry nawyk, żeby kawę pić na czczo samego rana, no ale już niestety tak mam. Około godzina 15 od wstania, pierwszy posiłek. Wjeżdżają lody takie proteinowe, są tutaj mrożone truskawki, banan, olej kokosowy, powinno być awokado, ale nie miałem. Dorzuciłem jeszcze trochę orzeków nerkowca, no i odżywkę białkową. Wszystko oczywiście do blendera, zmielone i jest już tutaj, zaraz będę jadł. No i tak wygląda mój pierwszy posiłek. Generalnie ostatnio dosyć często jadam właśnie takie śniadanie, dlatego że robi się je bardzo szybko, jest smaczne, nie leży na żołądku, więc idealnie się nadaje jako posiłek przedtreningowy pod sztuki walki. Generalnie polecam, spróbujcie sobie. Myślę, że po pierwsze wam posmakuje, a po drugie będzie wam się dobrze potem trenowało. No, także biorę się do jedzenia i widzimy się przy następnym posiłku. Czas na posiłek number two, czyli posiłek potreningowy u mnie. Czekajcie, teraz powinno być widać. Catering, bo akurat korzystam z cateringu, jest mi tak po prostu wygodnie, przychodzę do domu, mam gotowe żarcie, tylko je podgrzewam. Dzisiaj mam udka z mięso z udek z kurczaka w sosie pomidorowym, do tego kasza jaglana i kolorowa papryka. Ogólnie posiłek zawiera wszystkie makroskładniki, i węgle, i tłuszcze, i białko. Co tam jeszcze o nim można ciekawego powiedzieć? Ilości mam 150 gramów mięsa zawsze w tym posiłku potreningowym, około 100 gramów węglowodanów, czyli w tym przypadku tak 100-120 gramów kaszy jaglanej, jakiejś kaszy gryczanej czy ryżu. No i do tego warzywka, wiadomo. No i taki posiłek sobie zawsze jem po treningu na około 30-40 minut po, bo tyle mi zwykle zajmuje wykąpanie się po treningu, dojechanie do domu, podgrzanie posiłku. No i siadam i jem. Teraz po jedzeniu chwilę pewnie popracuję i pokażę wam trzeci posiłek, który gdzieś tam za około 3,5-4 godziny będę jadł. 3,5 godziny później mniej więcej, tak jak wam mówiłem, wjeżdża kolejny posiłek. Tym razem będzie to sałatka, posiłek białkowo-tłuszczowy. Mam tutaj pierś z kurczaka tak zrobioną, coś a la gyros, no i do tego wiadomo, mieszanka warzyw, co mamy tutaj, sałatę, paprykę, ogórka, no coś tam jeszcze mamy w ogóle, nie wiem co to jest. Kiełek, jakiełki, spoko. No, także trzecim posiłkiem zawsze u mnie jest posiłek białkowo-tłuszczowy, o ile oczywiście mam jeden trening dziennie, no bo teraz wiadomo, że moje jedzenie jest dostosowane do tego, że trenuję raz dziennie rano, więc tak mam wszystko po prostu poplanowane, żeby to miało ręce i nogi. No, także biorę się do żarcia. Nie wiem. Aleksandra, jakaś kawka? Czy idziemy spać? Sam batonik. No, oleje batona, w ogóle... Białkowego. No, pochwal się, proszę bardzo. Też mam. Zaraz pewnie kawkę jeszcze jakąś właśnie zrobimy i batonikiem ten posiłek zagryziemy. Białkowym, bo akurat takie byłem w firmie, więc wziąłem ogólnie, byśmy normalnie co zjedli? Principolo. No, także wiadomo, że dieta dietą, ale też na słodycze jest miejsce, przynajmniej na razie, póki wagi muszę robić. No, u ciebie zawsze. No, ty jesteś ten, chciałem powiedzieć... Jesteś... No, jesteś pulpetem. Dobra, biorę się za żarcie i widzimy się przy kolacji. Kolację robię już sam, bo sałatka też jest z cateringu. Kolację zrobię sam. Jeszcze nie wiem, co będę robił. Zobaczymy, na co będę miał ochotę. No, bo muszę jeszcze zakupy w ogóle zrobić. Tylko muszę wam też nagrać odcinek z zakupami. Ale to następnym razem. Dobra, biorę się za żarcie, bo już mi burczy w brzuchu. Czas na posiłek numer 4, czyli w sumie ostatni, moją kolację dzisiaj. Pofatygowałem się, kupiłem bataty, no i będę jadł sobie frytki z batatów. Generalnie to jest bardzo proste i szybkie do zrobienia,
Chociaż wiem, że dużo osób kiedyś tam do mnie pisało, jak wstawiałem, że zrobiłem fryty z bataty, to pisało, jak ja to robię. Generalnie co? Bataty się obiera, kroi się w takie... O, w takie o, frytasy. Do tego dodaję oliwę z oliwek i przyprawę taką do ziemniaków i frytek. No taką gotową, jakby mieszankę. Tam rozmaryn, nie rozmaryn, kminek, nie kminek. Taka fajna mieszanka generalnie jest. No i to całość wrzucam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni z termoobiegiem na 20-25 minut. W międzyczasie tam jest dwa razy przemieszam i tyle. Zanim fryty wstawię i zjem, to będzie ostry challenge. Kupiłem dwie papryczki, gdzieś one tu są, czekajcie. O, takie. I będziemy z Olą zaraz je wcinać, także jak chcecie zobaczyć, jak się męczymy, subskrypcja, łapka w górę, bo inaczej ich nie zjemy. Żartuję, i tak je zjemy, ale wciśnijcie subskrypcję, łapkę w górę. Dobra, ładuję frytasy do piekarnika i zaraz widzimy się przy challenge'u. Dobra, słowo się rzekło, jemy papryczki, Ola jest przeziębiona, ma zapchany nos, więc może będzie to ratunek dla jej nosa. Daj, ja chcę większą. Nos, proszę cię. Ola ma przygotowane już zagrychę. Chcesz tą? No dobra. To co? Jemy? Nazywa się pepperoni ostra. Należy spoko. On jest słodka. Poczekaj, ugryź dalej. Ono nie jest ale jakoś specjalnie ostre. W ogóle nie jest ostra. Dobry challenge. Nie, teraz jest trochę ostra. Ale trochę. Ej, nieudane. Jedliście kiedyś takie papryczki? Dajcie znać w komentarzach, jaką najostrzejszą jedliście. Ej, w ogóle może zrobimy filmik, gdzie usiądziemy takich najostrzejszych papryczek. Co wy na to? Podejmujesz wyzwanie? Jest trochę ostra. No trochę, ale to nie jest takie, że pali gębę. Ale jest. Zawiedliśmy siebie i was. Musisz teraz zrobić cięcie. Nie. A, tylko nie już mnie parzy w język. No, trochę jest ostra, nie? Końcówka sama. A, jednak! Nie, no końcówka była ostra. Oj. Jednak się męczy, widzicie? Co, spodobało się? Są peski ostre. Peski są ostre, no. Dobra, czekam na bataty, pokażę wam, jak wyglądają frytki z batatą. I kończymy na dziś. Ale peski są ostrzejsze. I finalnie kolacja wygląda właśnie tak. Dołożyłem sobie jeszcze smażone warzywa. Generalnie batatów jest tutaj, no, pół kilograma batatów, dokładnie tam było 550 parę, czyli po obraniu powinno być niecałe 500, około 500, no i właśnie z tych 500 wychodzi tyle batatów. Do tego zrobiłem sobie pół paczki takich mrożonych warzyw. Wiem generalnie, że mrożone warzywa mają mniej wartości odżywczych i tak dalej, ale są wygodne generalnie do obróbki. Takiej mieszanki bym sobie sam nie stworzył. A lubię generalnie warzywa, także fajnie mi taki zestaw pasuje. No, także to by było na tyle z mojego jedzenia dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście na dole macie możliwość komentowania. Zapraszam was do moich mediów społecznościowych, linki macie również w opisie. Coś jeszcze, Ola, chcemy? No, subskrypcję, łapkę w górę. A Ola mnie tutaj już pogania do oglądania serialu, także z wami się już żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.